Tajna sesji podstawowej z kółkiem. Joga z kółkiem przeznaczona jest dla osób zaawansowanych, praktykujących bardzo regularnie 3-4 razy w tygodniu, przynajmniej od 5 lat, osób, które przeszły różne rodzaje treningu, pilates, trening funkcjonalny, nie tylko, praktykę jogi, osób świadomych swojego ciała bez przeciwwskazań medycznych i problemów z kręgosłupem, zwłaszcza w odcinku szyjnym i lędźwiowym. Usiądź w siadzie skrzyżnym, złącz kciuki i palce wskazujące. Zacznij stopniowo wydłużać każdy wdech i wydech, koncentrując uwagę do wewnątrz, wyciszając umysł, skupiając uwagę na swoim ciele, na wnętrzu, na wyczuciu każdego ruchu. Z wdechem wciągaj pępek do kręgosłupa, uaktywniając mięsień poprzeczny brzucha. Na wydechu utrzymuj mięsień poprzeczny brzucha delikatnie aktywny. Oddychaj swobodnie, spokojnie, czując przyjemną ciszę i skupienie w głowie, i z wydechem złącz dłonie. Powolutku weź kółko, oprzyj na nim dłonie, usiądź na piętach, kolana szeroko bądź na szerokość bioder. Z wydechem skłon, na wdechu wciągnij brzuch, podwiń kość ogonową, podturlaj kółko do kolan, wyprostuj się. Wydech, skłon, na wdechu wciągnij brzuch, wychodź tułowiem do pionu. Wydech, skłon, rozciągnij plec i ramiona, wdech, wciągaj brzuch, roluj kręgosłup przyjemnie w górę. Wydech, skłon, wdech, wciągasz brzuch, rolujesz kręgosłup w górę. Wydech, skłon, oddalaj barki od uszu, z wdechem wciągaj brzuch, prostuj kręgosłup w górę. Wydech, skłon, staraj się nie odrywać pośladków od pięt, wdech, kręg po kręgu, góra. Wydech, skłon, z wdechem wciągasz brzuch, rolujesz kręgosłup z góry. Z wydechem skłon, wdech, wciągnij brzuch, zroluj tłów w górę. Powolutku przejdź do rozciągnięcia klatki piersiowej na kółku. Usiądź w siadzie skrzyżnym, podsuwając kółko pod odcinek krzyżowy kręgosłupa, po czym połóż na kółku odcinek piersiowy. Umieść kółko między łopatkami, lecz nie naciskaj lędźwiami odcinkiem krzyżowym na nie. Kółko jest między łopatkami. Możesz chwycić na początku kółko u dołu, tuż pod kością krzyżową. Poczuć delikatne rozciągnięcie w klatce piersiowej. Możesz zostać tutaj albo podeprzeć potylicę dłońmi, tak żeby nie czuć napięcia w szyi. Żeby nie mieć wrażenia, że głowa opada bez kontroli do tyłu. Z wdechem poczuj, jak rozciągają się mięśnie międzyżebrowe. Rozciągasz klatkę piersiową. Na wydechu pozostawaj stabilnie w pozycji, podpierając potylicę dłońmi. Nie musisz odchylać mocno głowy. Możesz również zostawić podbródek skierowany do mostka, tak jakbyś trzymał jabłko pod podbródkiem, bez mocnego odchylania głowy. Pamiętaj, że w tej pozycji nie możesz czuć dyskomfortu w szyi. Spokojnie pozostawaj w pozycji tyle czasu, ile potrzebujesz. Wychodząc z niej, przyciągnij podbródek do mostka, z wdechem wciągnij brzuch i na wydechu powolutku spionizuj tłów. Przejdziemy teraz do jeszcze jednego rozciągnięcia. Rozplącz nogi, postaw stopy na szerokość bioder, oprzyj dłonie na kółku i unieś delikatnie jednicę tylko tyle, ile możesz. Poczuj rozciągnięcie w klatce piersiowej. Kółko jest między łopatkami, na odcinku piersiowym kręgosłupa. Nie opiera się za bardzo mocno o lędźwia. Możesz odchylić tutaj głowę, podeprzeć ją dłońmi. Nie musisz. Nie musisz unosić miednicy za wysoko na początku. I wychodząc zawsze zaczynaj od przyciągnięcia podbródka do mostka, wciągając brzuch. Stopy szeroko. Siedzimy na macie i na wydechu jeszcze raz unosimy biodra. Pamiętaj, że musisz poczuć rozciągnięcie w klatce piersiowej. Miednica uniesiona tylko do poziomu, przy którym nie masz wrażenia, że lecisz na głowę.
Kółko jest stabilne. Kółko jest pomiędzy łopatkami, na odcinku piersiowym kręgosłupa. Nie dociskasz mocno lędźwi. Wygięcie jest w odcinku piersiowym, otwarcie klatki w odcinku piersiowym, lecz nie uciskasz na lędźwia, nie wypychasz brzucha do góry. Otwierasz klatkę piersiową, głowę opuszczasz tylko wtedy, gdy nie czujesz napięcia w szyi. I wracamy z wdechem, wciągasz brzuch podbródek do mostka, na wydechu siadamy pośladkami na macie. Powoli wyjdź z pozycji i przejdź znowu do pozycji siadu na piętach, kolana na szerokość bioder bądź szerzej. Poprzyj dłonie na kółku z wydechem, opuść tułów w dół między kolana, na wydechu wciągnij brzuch, zroluj tułów w górę. Z wydechem opuść tułów w dół, rozciągając plecy i ramiona, z wdechem zroluj tułów w górę. Z wydechem zejdź w dół do skłonu. Z wdechem zroluj tułów w górę. Z wydechem skłon. I z wdechem kręg po kręgu w górę. Powolutku przejdziemy do rozciągania mięśni zginaczy bioder oraz przodów ud. Przejdź do psa z głową w dół. Ustaw kółko między dłońmi. Na wdechu nieś prawą nogę do góry. Z wydechem przestaw prawą stopę między dłonie, prawe kolano ustaw nad kostką. Przyturlaj kółko w dół do lewej nogi, ustaw 5 cm nad lewym kolanem. Pamiętaj, żeby nie opierać kółka na kolanie, tylko na mięśniu, na udzie przed nim. Dłonie oparte na macie, 5 oddechów w pozycji. Dłonie możesz ustawić na klockach, żeby nie czuć napięcia w barkach i w szyi. Plecy i głowa w jednej linii. Rozciągamy lewe biodro, lewy przód. Uda. I po 5 oddechach wróć kółkiem do przodu między dłonie, przejdź do psa z głową w dół, z wdechem unosząc prawą nogę w górę i na wydechu odstawiając prawą stopę na matę. Na wdechu lewa noga w górę, z wydechem przestaw lewą stopę między dłonie, ustaw lewe kolano nad kostką, przeturlaj kółko w dół do prawego uda, ustaw 5 cm nad prawym kolanem, pamiętaj, żeby nie opierać kółka na kolanie, tylko na mięśniu. Dłonie na macie, możesz używać klocku. Kręgosłup, głowa w jednej linii. Czujemy, jak odpuszcza napięcie z prawego uda, 5 oddechów w pozycji. I z prawego biodra. Swobodnie pozostajesz w pozycji, nie spinając barku. Pamiętaj o klockach, zawsze możesz położyć je pod dłońmi, aby wyjść tułowiem nieco wyżej. I z wydechem przeturlaj kółko do przodu. Na wdechu lewa noga w górę, w psie z głową w dół, z wydechem lewa stopa na matę. Przejdziemy teraz do malasany. Rozstaw stopy nieco szerzej niż biodra, być może nawet na szerokość maty, spokojnie, jeżeli odrywają ci się pięty podłóż. Zrolowany tył maty podpięty. Przyturlaj kółko do przodu. Z wydechem wykonaj prostowanie ramion i skłon w malasanie. Na wdechu wciągaj brzuch, turlaj kółko lekko do siebie, prostuj plecy. Wydech, skłon, zaokrąglany odcinek piersiowy, rozciągamy ramiona. Wdech, turlasz kółko do siebie i z wydechem schodzisz pachami nieco niżej między kolana. Wdech, kółko do siebie. Z każdym wydechem staraj się pogłębiać lekko skłony, lecz nie czuć napięcia w szyi i w barkach. Cały czas stopy na macie, bez odrywania pięt. Przejdziemy do wzmacniania mięśni brzucha z kółkiem. Usiądź do nawasany na kości ogonowej, połóż pięty na kółku, złącz nogi, z wdechem wciągnij brzuch pięty po środku kółka. Plecy proste, na wydechu odchyl się lekko do tyłu, prostując ramiona. Z wdechem wciągnij brzuch, pozostając w pozycji. Na wydechu ciągniesz mostkiem przodem tułowia do ud. Z wdechem wciągnij brzuch. I na wydechu zacznij odchylać się w tył, prostując nogi, utrzymując równowagę. Na wdechu przyciągaj kolana bliżej klatki piersiowej. Z wydechem prostuj nogi, turlając kółko lekko w dół do maty. Wdech wciągasz brzuch, kółko turlasz bardziej do siebie, z wydechem odchylasz się, proste plecy. Wdech wciągnij brzuch, wyjdź w górę. Wydech prostuj nogi, odchylając się w tył. Wdech wciągaj brzuch, wychodź w górę do kolan.
Wydech prosto i nogi odchylając się w tył. Cały czas brzuch aktywny, wdech góra. Wydech, utrzymuj równowagę na kości ogonowej. Z wdechem wciągaj brzuch, wychodź w górę do ugiętych kolan. I z wydechem prosto i nogi odchylając się w tył. Wdech, wciągnij brzuch, wyjdź mostkiem do kolan. Wydech, prostuj nogi odchylając się w tył, połóż dłoń na dłoni, z wdechem wciągnij brzuch i z wydechem skręć się w talii w prawo. Wdech, wróć do centrum, przełóż dłonie. Wydech, skręć się w lewo. Wdech, wróć do centrum, przełóż dłonie. Wydech, skręt w prawo, możesz ugiąć kolana, jeśli tracisz równowagę. Wdech, centrum. Wydech, skręt w lewo. Wdech, wróć do centrum, wciągając brzuch. Wydech, skręt w prawo. Wdech, wróć do centrum, wciągając brzuch. Wydech, skręt w lewo. Wdech, centrum, wciągnij brzuch i na wydechu wyjdź w górę, unosząc ramiona lekko wyżej. Powoli odstaw stopy. Nama. Przyjdziemy teraz do mocnego rozciągnięcia klatki piersiowej. Pozycja dla osób, które nie mają problemów z łąkotkami, z rzepkami, ze stawami kolanowymi. Usiądź w pozycji bohatera Virasanie. Podłóż kciuki 2 cm pod kolanami i odciągnij najpierw skórę spod kolan na zewnątrz, tak żeby swobodnie opuścić pośladki w dół na matę. Pięty skierowane do pośladków, palce lekko na zewnątrz, stopy blisko pośladków. Podturlaj kółko do siebie, umieszczając je między łopatkami. Możesz przenieść dłonie za potylicę, siedzimy mocno pośladkami na macie. Jeśli poczujesz jakiekolwiek kłucie, napięcie w kolanach, zrezygnuj z tej pozycji, wybierz łagodniejszą jej wersję w siadzie skrzyżnym, taką jak na początku filmiku. Możesz unosić delikatnie miednicę, biodra i pośladki w górę, czując rozciągnięcie tylko po środku i w przodach ud, delikatnie w biodrach, w klatce piersiowej. Możesz stopniowo odchylać głowę w tył, lecz zabezpieczaj ją na razie dłońmi. Jeżeli poczujesz się pewnie, nie masz problemów z szyją, nie czujesz napięcia, możesz wyprostować ramiona za głową. Przejdź do głębszego rozciągnięcia całego przodu ciała. Uwaga, jeżeli poczujesz napięcie w lędźwiach, nie unoś pośladków z maty. Oddychaj swobodnie z wdechem, czując jeszcze większe rozciągnięcie w klatce piersiowej. Możesz przenieść ramiona w dół, oprzeć dłonie na łydkach bądź na kostkach. Pod warunkiem, że czujesz się stabilnie i w pełni kontrolujesz pokazywaną pozycję. Rozciągnięcie tylko w przodach ud, bez kłucia i napięcia w kolanach. Wychodząc z pozycji, połóż dłonie pod potylicą, z wdechem wciągnij brzuch i na wydechu unosząc powoli, asekurując głowę, przyciągaj podbródek do mostka. Powoli siadaj pośladkami na piętach. Oprzyj dłonie na kółku. Poczekaj chwileczkę, spionizuj ciało, delikatnie odsuń kółko i przejdź do skłonu z wydechem. Na wdechu przytulaj tu kółko do kolan, z wydechem skłon. Wdech przytulaj kółko do kolan, z wydechem skłon. Wdech wciągnij brzuch, przytulaj kółko do kolan, z wydechem skłon. Skłon. Rozciągnij jeszcze chwilkę plecy, wykonując kontrpozycję do silnego rozciągnięcia klatki piersiowej, czyli schodząc teraz do skłonu z dłońmi przed ramionami na kółku. Kolana lekko rozsunięte, barki oddalane od uszu, pośladki na piętach, z wdechem wciągany dół brzucha, aktywny mięsień poprzeczny brzucha. Pogłębiaj skłon tylko tyle, ile możesz swobodnie, bez jakiegokolwiek dodatkowego napięcia w barkach, w lędźwiach. Oddychaj głęboko. Zostań jeszcze chwilkę w skłonie, bądź wyjdź już w górę. Bardzo powoli i delikatnie przenieś ciężar cię do przodu, podwiń palce stóp i przejdź do psa z głową w dół. Okołysz biodrami w psie, lekko zmiękczając stawy kolanowe, lecz trzymając mocne ramiona i przejdź do przodu matę.
Usiądź pośladkami na macie, przejdź do siavasany i do głębokiego relaksu, pozostając w nim tyle czasu, ile potrzebujesz. Nogi na szerokość maty. Jeżeli potrzebujesz wałka pod kolana, klocka pod tył głowy, koca, skompletuj wszelkie pomoce, aby odpocząć w siavasanie komfortowo. Oddychaj przez nos, wydłużając każdy wdech i wydech. Na wdech upuszczając brzuch luźno, czując jak klatka piersiowa się rozciąga przyjemnie, a z wydechem spuszczając całe napięcie z ciała i umysłu w matę. Dziękuję Wam bardzo. Namaste.